2010 roku czasy wyraźnie zaczęły przyspieszać. W temacie technologii, cyfryzacji życia, katastrof naturalnych oraz egoizmu, wygody, komfortu i szeroko rozumianej niemoralności. Zło zaczęto coraz częściej nazywać dobrem, a dobro podżeganiem do nienawiści. Cesarstwo rzymskie przed swoim upadkiem upodliło się w każdym aspekcie swego życia i pojmowania rzeczywistości. Dziś również widzimy ten sam trend. Nihil novi sub sole, czyli nic nowego pod słońcem. Czytając historię upadków różnych imperiów na świecie, zwróciłem uwagę na pewną interesującą rzecz, że odejście od wymierzania sprawiedliwości w prawie i odrzucenie moralnego kręgosłupa życia zawsze zapowiadało rychłą katastrofę państwa, królestwa czy narodu. Od XX wieku możemy obserwować konsekwentne tworzenie superpaństwa, które w przyszłości ma władać nad narodami świata. Widzimy również upadek moralny człowieka. Pocieszające przynajmniej w tym jest to, że nawet jak takie superpaństwo powstanie, to długo nie pożyje bez prawdziwej, biblijnej sprawiedliwości i moralności. Natomiast kluczem otwierającym możliwość powstania światowego imperium jest maleńkie państwo Izrael. Żydzi przez 2010 lat żyli pośród wszystkich narodów świata, bez państwa, bez ziemi, bez wolności, a jednak zgodnie z obietnicami Boga zawartymi w proroctwach Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza i innych proroków, po Shoach, czyli po tak zwanym Holokauście, częściowo odzyskali ziemię swoich ojców. Dziś, po 72 latach suwerenności, są przodującym krajem na świecie. Mają się dobrze i chcą zbudować trzecią świątynię w Jerozolimie. Od wielu lat lewici i synowie Aarona biją monety, tak zwane półszekle świątynne. A na nich w ostatnich latach pojawiły się wskazówki dotyczące czasów końca. W Biblii czytamy, żeby patrzeć na Izrael, bo ten naród będzie papierkiem lakmusowym w temacie powtórnego przyjścia Jezusa Mesjasza. Zatem przyjrzyjmy się kolejnym monetom Instytutu Trzeciej Świątyni. Sierpień 2021, no to lecimy. Rok 2018, maj, Dzień Niepodległości Izraela. Z okazji celebrowania 70. rocznicy powstania nowożytnego państwa Izrael wybito monetę przedstawiającą prezydenta USA razem z wizerunkiem Cyrusa II Wielkiego. Nad ich głowami widnieje menora, symbol świątyni, symbol Mesjasza i oczywiście działającego Ducha Świętego. To replika tej, która stała w pierwszej i w drugiej świątyni. Podobna dziś stoi w Jerozolimie. Spójrzmy na zdjęcie. Spójrzmy też na zdjęcie pułku Tytusa, który znajduje się w Rzymie. Na monecie widzimy po obu stronach świecznika napis, że pełna miara wypełniła się po 70 latach.
Obok głowy Cyrusa znajduje się godło Persji, lew stojący na trzech nogach, który w czwartej swojej kończynie trzyma zakrzywiony miecz. Do tego miecza jeszcze się odniesiemy w kolejnym wykładzie. Natomiast za lwem znajduje się wizerunek słońca mówiący o boskości władzy Cyrusa, a nad słońcem znajduje się korona prawdopodobnie z czterema rogami. Napis na pieczęci brzmi Imperium Persji. Pod lwem znajduje się cylinder Cyrusa z 539 roku dotyczący uwolnienia spod jarzma Babilonu i powrotu do swoich siedzib narodowych, aby ludy, które były zniewolone przez Babilończyków, mogły odbudować swoje świątynie swoim bogom. Możemy zerknąć sobie do opisu, tam znajdziecie różne ciekawe linki. Oczywiście lud Izraela też w tym czasie za Cyrusa II załapał się na tą wielką amnestię i wyruszył do Judei, aby odbudować świątynię Boga Jahwe. Zostały zwrócone im przedmioty świątynne, no i wyruszyła pielgrzymka, ale niestety niewielka. Natomiast obok głowy Donalda Trumpa znajduje się wielka pieczęć Stanów Zjednoczonych Ameryki. To orzeł z rozpostartymi skrzydłami, który w szponach trzyma pęk strzał i gałązkę oliwną. Dziobem swym chwyta motto E pluribus unum, co z łaciny oznacza jedno uczynione z wielu. Szerzej o tej symbolice możemy poczytać sobie w linkach, które znajdują się w opisie. A jakie są napisy? W języku angielskim słowa, które są napisane, są krótsze od tego, co jest napisane po hebrajsku. Tekst angielski to fragment z Księgi Ezdrasza z pierwszego rozdziału, z drugiego wersetu, a brzmi on po hebrajsku w ten sposób. Vehu pakat alai livnot lo bait b'Yerushalayim. Czyli on też rozkazał mi, abym zbudował dla niego dom w Jerozolimie. Natomiast dodatkowy fragment, który jest w języku hebrajskim, pochodzi z wersetu trzeciego, a brzmi on w ten sposób. Mi vachem, mi kol amo, yehi, elochav imo ve ya'al. Czyli kto więc z was jest z całego ludu jego, niechaj Bóg jego będzie z nim i niech wyrusza. A gdzie mają wyruszać? Oczywiście, aby odbudować świątynię, z Babilonu przenieść się do ziemi ojców, do Judei i w Jerozolimie odbudować w ten czas za Cyrusach drugą świątynię. Natomiast na rewersie, z drugiej strony monety, widzimy obraz trzeciej świątyni, w której wnętrzu znajduje się już menora, a z prawej strony przylatuje gołąb z gałązką oliwną w dziobie. Jest to biblijny symbol z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 8 rozdziału 8-12. Jest to symbol nastania nowego świata po kataklizmie, który się odbył, czyli po potopie. I wskazuje to na nowe czasy, czasy Noego, od którego powstał nowy świat. A napis tutaj widnieje w trzech językach. Jest on ten sam po angielsku, po hebrajsku i po arabsku. Jest to cytat z Księgi Izajasza z 60 rozdziału i 8 wersetów. Jak gołębie do swoich okien.
W domyśle wcześniejszy fragment wersetu brzmi, że zlatują się. Jakie informacje przekazuje nam ten półszekel świątynny? Mianowicie, że jest konkretny plan odbudowy trzeciej świątyni w Jerozolimie. To nie jest mrzonka, to nie jest sen. Że ludzie, którzy za tym stoją, są zdeterminowani i mają wielką wiarę w to dzieło odbudowy. I wskazują proroczo, że czas się wypełnił, że należy już rozpocząć tą budowę. Wiążą z tym byłego prezydenta, w ten czas to był ówczesny, ale dzisiaj to jest były. Wiążą byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa, razem z Cyrusem, którzy to mogą, bo Cyrus umożliwił, tak? I jest taka myśl, że Trump powróci i umożliwi odbudowę świątyni w Jerozolimie, w której będą mogli spotykać się i chrześcijanie, i Żydzi przede wszystkim, no i Arabowie, tak, bo to będzie taka świątynia trzech religii. Dzyng, 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 powinno nam się zapalić tutaj czerwone światełko, uważajmy. I ta grupa ludzi, i ta moneta przekazuje jeszcze, że Żydzi na całym świecie, wracajcie do domu i przyłóżcie ręce do odbudowy trzeciej świątyni. Ciekawostką jest to, że Izraelici po wydaniu historycznego dekretu przez króla Cyrusa, że mogą wracać do domu i rozpocząć budowę świątyni, to oni ją dopiero rozpoczęli budować 4 lata po wydaniu owego dekretu. A stało się to za sprawą modlitwy Daniela. Więcej możemy czytać w Księdze Daniela na ten temat, ponieważ on wyczytał u proroka Jeremiasza, że jak 70 lat przejdzie nad Babilonem, to Izrael powróci do domu. Tymczasem Daniel widział, że 70 lat minęło, a Hebrajczycy tak się zaaklimatyzowali nad Eufratem i Tygrysem, że wcale nie chcieli porzucić wygodnego życia. Dlatego powróciła tylko garstka zapaleńców tak naprawdę. Większość została w Babilonie czy też późniejszej Persji. I dzisiaj również tylko garstka chce tej trzeciej świątyni. A większość z nich nawet nie wie o tym, że w tym przybytku, nowym przybytku, które zbudują, według proroctw biblijnych zasiądzie Antychryst. Przecież nawet Daniel o tym pisze, tak? Bo zgodnie z pismami i z proroctwami prawdziwa twarz i motywacje syna zatracenia ujawnią się dopiero po wybudowaniu świątyni i to nie od razu, tylko po pewnym czasie, gdy ona już będzie funkcjonowała. Tego samego roku wybito inną monetę w sierpniu 2018. W miesiącu Elul, czyli odpowiednik naszego sierpnia i września, ukazał się inny półszekel z okazji Światowego Dnia Stworzenia. Elul jest 6. miesiącem w kalendarzu biblijnym żydowskim. W tym czasie rozpoczyna się codzienne trąbienie w szofar jako zawezwanie, by przygotować się do pokuty, która ma nastąpić w 7. miesiącu w czasie 10 strasznych dni, od dnia trąbienia do dnia pojednania. Według nauki Tanaitów i Amoraitów Bóg rozpoczął stwarzanie świata w 7. miesiącu od dźwięku szofaru i przez 7 dni stwarzał ten świat, który my znamy. A człowiek upadł w grzech 10. dnia miesiąca, czyli w dzień odpłaty, jak i później pojednania. Linki o Tanaitach i Amoraitach, wiadomości na ten temat możemy poczytać sobie, są w opisie na dole filmu. Nie zagłębiając się teraz w szczegóły,
ma to uzasadnienie biblijne, co oni ustalili, a więcej o tym opowiem w wykładzie poświęconym tematyce świąt biblijnych Boga Jahwe. A jaką treść przekazuje nam ta moneta? Spójrzmy na awers. Na pierwszym planie widzimy postać mającą symbolizować króla Dawida grającego na harfie. Monetę okala napis z psalmu 57, werset 9. Ura kevodi ura hanevel ve kinor aira shachar. Obudź się, chwało moja, obudź się lutnio i harfo. Rozbudzę się, gdy zaświta. Są to prorocze słowa odnoszące się do czasów Mesjasza, który ma przyjść wraz ze świtem Dnia Nowego Świata. W kontekście prorockim z pieśni nad pieśniami jest to współgrające, bo jest tam pewien refren, który się powtarza, a mianowicie nie budźcie miłości, dopóki nie zechce. Ponad tym wizerunkiem Dawida unoszą się następujące słowa z harfy, z instrumentu. Techila, la David, shir shesh mizmor. Mud shir, mena ceach. Resh i mem występują jako dwie litery, jako słowo niedokończone. A na samym dole mamy le mifcar i słowo mur. Przyjrzyjmy się zatem tej chmurze i zobaczmy, czy ma to jakiś sens. Słowo Techila oznacza początek. La David, można przetłumaczyć od Dawida dla Dawida. Shir shesh mizmor, dosłownie śpiewaj szósty mizmor. A szóstym mizmorem w księdze psalmów to psalm 9. I psalm 9 mówi o wymierzaniu Bożej sprawiedliwości i o sądzie nad narodami oraz wskazuje, że człowiek jest tylko śmiertelnikiem i lepiej, żeby trzymał się Pana Boga i Jemu ufał. Poczytajmy sobie ten psalm. Mutshir dosłownie można byłoby przetłumaczyć wprawiać w ruch, w drżenie mocą pieśni. Menaceach oznacza wygrać, zwyciężyć, pokonać. Natomiast najwięcej problemu może nam stwarzać tutaj owe niedokończone słowo, które jakby kończy się za głową króla Dawida, tego wizerunku. Dlaczego to słowo jest niedokończone? Wziąłem sobie słownik języka hebrajskiego i zobaczmy, jakie znalazłem dokończenia tych dwóch liter. Słowo rama oznacza zwodzić, oszukiwać, postępować zdradziecko, zrzucać w dół oraz miejsce na wyżynach fałszywego kultu. Czy przypomina nam to jakiś obraz? Słowo rimma oznacza robaka jako oznakę zepsucia. Też u jednego z proroków znajdujemy, że robak ich nie umiera, jako symbol właśnie zniszczenia i zepsucia w wieczności. Słowo ramach oznacza miotać, ciskać włócznią lub oszczepem. Chodzi o to, że miotać kogoś do kogoś z daleka, atakować zdradziecko. Słowo ramam oznacza być wywyższonym oraz wywyższać się też samemu. Słowo ramas oznacza skradać się, krążyć i pełzać. Z tego słowa powstało słowo remesz, które znamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału, a znaczy to poruszać się na brzuchu, na przykład jak wąż i pełzać. Kiedy Bóg mówi do węża w ogrodzie, że będzie pełzał po ziemi, to właśnie zwraca się w kontekście remesz.
No i wreszcie mamy Ramot, czyli wyżyna kultu, czyli wiązane to słowo jest z Ramot Gileackim. Coś więcej możemy sobie poczytać w pierwszej Księdze Królewskiej w 22 rozdziale. To tam, gdzie Achab i Jehoszafat wybrali się na wojnę i mamy tam proroka Micheasza, który opowiadał, co się stało w niebie w tym czasie, kiedy szatan przyszedł i szatan potem powrócił do króla Achaba, aby go zwodzić, żeby król Achab zginął na wojnie. Następnym zwrotem, który się pojawia, to słowo Le-Mifzar, czyli dla twierdzy warownej, dla miasta warownego. No i tutaj jakbyśmy uważnie przeczytali sobie te wcześniejsze słowa wynikające z tych dwóch liter, czyli niedokończonego słowa, to mamy kogoś, kto oszukuje, zwodzi, zdradziecko postępuje, został zrzucony. Słowo o miejscu wyżynnym, ktoś, kto jest zepsuty, ktoś, kto miota pociskami, ktoś, kto został wywyższony i się wywyższa, skrada się, porusza się jak wąż na brzuchu i mamy tam wyżynę kultu. Jeżeli teraz dodamy do tego tą twierdzę warowną, miasta warownego, to wychodzi nam tutaj to, co jest napisane w Księdze Daniela w 11 rozdziale, że Antychryst, który przyjdzie, będzie czcił Boga twierdzy czy też miasta warownego. Możemy sobie poszukać to w Księdze Daniela w 11 rozdziale. Bardzo ciekawe. No i ostatnie słowo, które znajduje się w tej chmurze nad harfą Dawida, to jest słowo mur. A słowo mur w kontekście Księgi Daniela znowu nam daje ciekawą rzecz do przemyślenia. A mianowicie, bo oznacza to zmienić, odmienić. A jest to używane w języku hebrajskim w sensie zmianę posiadania czegoś, że przychodzi ból i gorycz wynikająca z tej zmiany. Czyli oznacza to, że coś się zmienia, co było ok, na coś, co jest gorsze. A wiemy, że Antychryst odmieni czasy i ustalone chwile, które są zapisane w Biblii i ustanowi nową religię i nową wiarę. I nie będzie zwracał uwagi na to, jakie czasy Bóg ustanowił, aby obchodzić na przykład święta. Mało kto będzie się zastanawiał nad tą chmurą hebrajskich liter. No, taki ozdobnik ktoś sobie pomyśli. Ale okazuje się, że właśnie ta chmura została zaprojektowana z konkretnym przekazem. Wracając do poprzedniego wykładu, czy tutaj znów jesteśmy w jakiś sposób ostrzegani przed niegodziwcem, przed oszustwem, przed fałszywym kultem i wiarą, przed kimś, kto się skrada i chce zmienić ten świat na jeszcze gorszy? Spójrzmy zatem na rewers. Punktem centralnym jest trzecia świątynia. Widzimy też trzy okręgi jako obraz trzech niebios. A czytając rysunek po hebrajsku, czyli od prawej strony do lewej, to na przykład widzimy, że w drugich niebiosach pierwszy rysunek przedstawia planetę Saturn, która symbolizuje szatana i jego bunt wobec Boga Jahwe. Druga ikonka przedstawia nam spadającą gwiazdę sześcioramienną, którą Biblia zwie gwiazdą Kiuna, możemy o tym poczytać w Księdze Amosa, lub Remfana w Dziejach Apostolskich. Obie te nazwy są starożytnymi określeniami Saturna. I w ogonie tej gwiazdy spadającej ciągną się inne, pomniejsze gwiazdy. A czytamy, że szatan w swoim buncie pociągnął trzecią część gwiazd z niebios. Trzeci obraz przedstawia słońce i kult solarny, za którym wielokrotnie krył się
szatan. Czwarty obraz ukazuje te same Słońce z 12 planetami wokół i biorąc pod uwagę, że to nie może być nasz układ planetarny, biorąc też pod uwagę kolejny obraz, który występuje za nim, prawdopodobnie chodzi tu o 12 plemion Izmaelitów, czyli nie Izraela, bo tam gwiazdy powinny by były być, ale 12 plemion Izmaelitów, bo piąta ikona przedstawia półksiężyc i trzy gwiazdy. Jest to symbol bożka Illacha i jego trzech córek. Mahomet wybrał właśnie tego bożka i nazwał go Allahem. Potem uśmiercił te trzy córki. Więcej szczegółów na ten temat znajdziemy w książce Filipa Hitti, Dzieje Arabów, PWN, Warszawa, 1969, strona 85-86. Poczytajmy sobie. Ciekawe jest też to, że przedstawiona tu świątynia znajduje się jakby we wszystkich trzech niebiosach i promieniście z niej rozchodzi się wszędzie światło. A jakie mamy tutaj napisy? Yom HaBriya HaOlami, czyli dzień stworzenia tego świata. Potem po hebrajsku napisana jest data, czyli miesiąc Elul 5778, czyli sierpień 2018. W czasie też tego właśnie dnia, na rozpoczęcie właśnie nowego roku, czyli pierwszego dnia Tishri, czyli jak się kończy miesiąc Elul, odbył się uroczysty koncert w murach Starego Miasta. Możemy pooglądać sobie teraz zdjęcia z tego koncertu w Muzeum Wieży Dawida, który został zorganizowany między innymi przez Organizację 70 Narodów, Instytut III Świątyni, przy patronacie Sanhedrynu. Bardzo ciekawe połączenia. W tym samym roku wyszła jeszcze jedna moneta w listopadzie. Została ona wydana z okazji poświęcenia ołtarza do całopaleń, a to było w związku z grudniowymi świętami Chanuki. Jeszcze 2 lata temu było więcej stron i tematów dotyczących tej monety, a teraz już ciężko znaleźć, wiele stron zostało usuniętych. Co widzimy na awersie? Na dole monety jest wizerunek Nikki Haley, czyli ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Coś o niej możemy poczytać sobie w linkach w opisie na dole filmu. Nad jej głową widzimy menorę, która symbolizuje między innymi Mesjasza, tylko o którego tutaj Mesjasza w końcu chodzi. Z prawej strony widnieje budynek ONZ w Nowym Jorku, a z lewej strony nowy budynek znajdujący się w Jerozolimie Organizacji 70 Narodów, co się wiąże oczywiście z Sanhedrynem. No i też w tymże roku oficjalnie powołano tę organizację, choć działała ona wcześniej. Link do strony jest w opisie. Dodatkowo za głową pani Nikki Haley możemy zobaczyć flagi państw ułożone w jakiejś kolejności. Czytelne są tylko 2 pierwsze. Pierwsza to flaga Izraela, 2 to USA. Zerknijmy sobie na zdjęcie. Na rewersie, w centralnym punkcie, znajduje się ołtarz do całopaleń, a na nim spoczywa moneta. Pół szekel z czasów powstania w Judei, tak zwanej pierwszej wojny żydowskiej z lat 66-74. A ten pół szekel jest dokładnie z roku 68-69. Data widnieje nad kielichem.
To była ta wojna, podczas której w roku 70 Tytus, syn cesarza Wespezjana, zburzył drugą świątynię w Jerozolimie. Szczegółowo o tych wydarzeniach możemy poczytać z relacji naocznego świadka Józefa Flawiusza w książce Wojna Żydowska. Jak ktoś jeszcze tego nie czytał, to zachęcam, bo warto. Natomiast dla koneserów polecam również książkę Powstanie w Judei 66-74 Mateusza Byry. Posiadam jeden egzemplarz, który mogę udostępnić. Link jest w opisie, a jest to książka z tak zwanych białych kruków. Czemu akurat ten szekel został wybrany, żeby umieścić go na nowej monecie trzeciej świątyni? Ano dlatego, że był to ostatni, trzeci rok powstania, kiedy Żydzi jeszcze mieli pozorną przewagę militarną, a Jerozolima jeszcze nie była oblężona. 10 grudnia 2018 roku, w ostatni dzień święta Chanuki, odbyło się pod murami Starego Miasta w Jerozolimie poświęcenie ołtarza do całopaleń trzeciej świątyni. Dlaczego w takim terminie? Ponieważ po zbezczeszczeniu świątyni jerozolimskiej za czasów Antiocha IV Epifanesa Żydzi po 3 latach wojny odbili świątynię, która została oczyszczona, a ołtarz do całopaleń został poświęcony i wznowiono kult świątynny. Więcej o tych wydarzeniach w wykładzie na temat święta poświęcenia świątyni, czyli Chanuki. Na monecie widzimy, że właśnie na ten ołtarz, jakby za mgłą, wstępuje trzecia wymarzona świątynia. To taki symbol duchowego połączenia dzisiejszych czasów z tamtymi czasami z pierwszego wieku, gdzie świątynia i powstańcy niestety byli pełni obłudy. Tak, pięknych słów, bezprawia, gdzie uprawiana była polityka i ona była ważniejsza od czystej wiary w Boga Jahwe. Między innymi też Esseńczycy z tego powodu się odłączyli od głównego nurtu judaizmu i mieszkali na pustyni judajskiej i założyli m.in. osiedle w Qumran. Polityka była w tamtych czasach pierwszego wieku ważniejsza, dlatego przywódcy odrzucili prawdziwego Mesjasza, ponieważ on nie wpisywał się w główny nurt poprawności judaizmu państwowego. Bo Sanhedrin chciał innego Mesjasza. I dziś historia zatacza swoje wielkie koło i znów Izrael ma inne wyobrażenie Zbawcy, syna Dawida, który nie pasuje do proroctw zawartych w Biblii. I dlatego dadzą się zwieść na początku, bo potem się nawrócą. A duch prostytucji międzyreligijnej opanowywuje świat dzisiaj, tak, w imię braterstwa, akceptacji, dewiacji, z rozmytym wizerunkiem Boga, który nie jest do końca osobowo określony. To się nazywa synkretyzmem religijnym. To taka nauka o akceptowaniu grzechu, zła i bezbożności w imię źle rozumianej tolerancji, bez potrzeby przemiany wewnętrznej człowieka, bez krzyża Jezusa, Mesjasza, bez Jego ofiary, bez wskazania właściwej drogi, prawdy i życia. A to wszystko po to, aby połączyć w jedno to, co jest sobie sprzeczne. Jakie napisy widnieją? Mamy Beit Din Sanhedrin, czyli dom wydawania sądów Sanhedrin w domyśle już działa. Drugi napis to jest Chanukat Hamizbeach. Jest to fragment też z pieśni, którą się śpiewa w czasie święta Chanuki, a oznacza ni mniej, ni więcej, że oczyszczony, poświęcony ołtarz całopaleń. No a jakie sądy będą wydawane w tym Sanhedrynie?
Czy takie same jak w pierwszym wieku, które doprowadziły na końcu do upadku Judei? Ile będzie korupcji, znajomości i nepotyzmu? Ile kompromisów w imię braterstwa religijnego? A dla kogo został ten ołtarz poświęcony? Czy dla Boga? Mojżesz zawsze mówił do Izraela, że obrzezanie serca i wiara liczy się przed Bogiem Jahwe, a nie wypełnianie przepisów Tory. To samo mówili sędziowie i prorocy. A w tym roku pojawił się jeszcze na dodatek nowy filmik o odbudowie w świątyni. Link jest w opisie. Na wstępie tego filmu pojawia się jakiś mężczyzna, który przegląda fikcyjną gazetę internetową o nazwie Świat Pokoju Wiadomości. Pod nazwą gazety drobnym drukiem jest napisane Wkrótce za naszych dni. I choć obecnie premierem jest ktoś inny, to na zdjęciu widnieje Benjamin Netanyahu jako premier w obecności najwyższego kapłana. Artykuł mówi o składaniu ofiary i przyjmowaniu jej na rzecz pokoju. Zobaczmy sobie screeny z tej internetowej gazety, z tego filmu. Ponieważ tam na filmie bardzo szybko to przebiega, zrobiłem takie screeny. I one mówią same za siebie. Przy ostatnim artykule, który nosi tytuł Światowi przywódcy wyznań wzywają do wzajemnego szacunku, dalej tekst tam głosi. We wspólnym oświadczeniu wszystkich przywódców wyznań wskazano na wzajemny szacunek jako drogę pójścia do przodu. Do jakiego przodu? Jaka droga? I potem nagle na tym tekście pojawia się wiadomość z hasłem To już czas. I ten człowiek, który przeglądał tą gazetę, dotyka przycisku OK, a nie przycisku drzemka. No i potem ubiera się z pomocą swego syna w strój kapłana i wychodzi z domu, a końcowy napis na białym tle, który się pojawia, brzmi: Czas zabrać się do pracy. Każdego roku pojawia się nowy element z układanki trzeciej świątyni. Czasy ewidentnie przyspieszyły. Pewne rzeczy nie są jeszcze komunikowane publicznie i nie robi się wokół tego hałasu, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Bo tajemna moc nieprawości działa. Tajemna dotąd, aż Jezus nie uwolni jej i nie dozwoli na pełne działanie w czasach końca. Prześladowanie powróci, ale spadnie w kościołach na uczniów Jezusa chodzących w Duchu Świętym. I tak nominalni chrześcijanie będą prześladować tych, którzy chodzą w Duchu. Pan Jezus mówił do swoich uczniów, którzy byli Żydami. Patrzcie na Izrael. Patrzcie, co się w nim dzieje, a rozpoznacie czasy i ten dzień nie będzie dla was zaskoczeniem. Zaskoczę tych, którzy mnie nie znają, nie szukają, nie trwają we mnie. To dla nich przyjdę jak złodziej w nocy. Dlatego ja dziś zachęcam, patrzmy na Izrael i miejmy zrozumienie, jak starsi z plemienia Issachara. Ze szczególnym zaznaczeniem starsi, czyli dojrzali wierzący. Nie z powodu tytułu, który został im nadany, ale z powodu doświadczenia duchowego. Proroctwa wypełniają się na naszych oczach.
Żydzi już wkrótce odbudują trzecią świątynię. Czy w naszych czasach objawi się Antychryst? Czy będziemy świadkami powrotu Jezusa Chrystusa? Czuwajmy i nie śpijmy. Bądźmy w światłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby nas ten dzień nie zaskoczył.